Dzisiaj zagramy w chowanego na tej wielkiej mapie z Brawl Stars, na której będzie bardzo dużo zadymiarzy, a naszym celem będzie zdobycie 64 Power Cube'ów. Który to jesteś ty? Ten chowany jest mega ciężki. Nie, Pimpek, nie ma mnie w ogóle przy tej ścianie. Pewnie ty jesteś tym El Primo, takim słodziutkim, a masz... Nie, Pimpek, naprawdę, mnie tutaj nie ma w ogóle przy tej ścianie, ja jestem gdzieś dalej, tak? O, nie wiem, może jesteś tym El Primo, chociaż on jest taki normalny. Nie, ty będziesz tym nie uśmiechniętym. Co, tym smutnym? Naprawdę, Pimpek, nie ma mnie tutaj. To w takim razie musisz być tym złym. O tak, wkurzony El Primo, to jesteś ty i co? Nie było cię tutaj. Widzisz, mnie tutaj nie ma, Pimpek, naprawdę. Ja jestem w ogóle przebrany za innego zadymiarza. Jestem Leonem, wiesz? Byłem pewien, że jesteś El Primo. No dobra, w takim razie zabiję każdego Leona na swojej drodze. Co, Leona? No nie, Pimpek, dobra. Ja muszę znaleźć jakieś Power Cube'y. Tutaj jest jakaś ścieżka. Ona prowadzi gdzieś na dół. Dobra, będę tędy szedł. Gdzie ty jesteś? No nie, zaraz cię znajdę. Może jesteś takim małym Spike'iem? Co, Spike'iem? Czemu ty się ich pokonujesz? Nie, nie, nie. I chwileczkę, tutaj jest jakiś jeden gem, ale tu jest pułapka z kolcy. Ja tutaj nie wejdę. Ej, słyszałem cię. Czy ty przypadkiem nie jesteś przy pułapce? Chwila, chwila. Ty byłeś El Primo, nie? Może to jesteś ty? Nie, Pimpek. Znaczy tak, jestem El Primo i wpadłem do środka. To jestem ja, ten w kolcach. Jak to do środka? O, tak, dobra, to teraz cię rozwalam. Zaraz, nie, to nie jesteś ty. Zbierzmy pierwszego Power Cube'a, widzowie. Musimy ich mieć aż 64. Mamy już 2, 3 i tutaj oczywiście czwarty. Ej, zabiłem wszystkich, co byli w tym dole. Może ty jesteś tym El Primo? Co? Nie, wcale, zobacz, to jest normalny El Primo. Ja cię widzę, Pimpek, z daleka, tak. Jak to z daleka? Nie wiem, on się tak podejrzanie rusza. Muszę go cię chyba troszkę pośledzić. No nie, no, Pimpek, naprawdę nie śledź go. To jest normalny NPC. Ja już zbieram, mam ich więcej niż gemów. Nie, no naprawdę, dobra, muszę sprawdzić, gdzie ty jesteś. Nie pozwolę ci wziąć więcej Power Cube'u. Dobra, bardzo dobrze, widzowie, szybko zbieramy ich jak najwięcej. Mamy już 5, tutaj będzie 6, 7. Patrzcie, za chwilę to wygram. Chwileczkę, widzę, ten El Primo w oddali zbiera Power Cube'y. Nie, Pimpek, wcale nie zbiera, zostaw, to nie jestem ja. No na pewno to musisz być ty. Chodź tutaj, zacznę do ciebie strzelać. O nie, widzowie, Pimpek we mnie strzela, zaraz mnie trafi. A, dostałem, widzowie, 3 serduszka. Czekaj, zbieram, mam już 14 tych gemów i teraz zamienię się w takiego oto słodkiego Spike'a. Teraz Pimpek na pewno mnie nie zauważy. No nie, gdzie był ten El Primo? Widzę cię, dobra, Luczek, jakie są twoje ostatnie słowa? No, Pimpek, chyba wygrałeś, tak jest. Zniszczę cię i to twój koniec. No nie, ale to nie byłeś ty. Ale zaraz widzę małego Spike'a, który zbiera ten Power Cube'y. Dawaj mi go. O nie, widzowie, szybko, musimy teraz wejść oczywiście w te siano i musimy tutaj się kryć w nim, musimy tak przechodzić. A gdzie ty jesteś, Spike? Chodź tutaj, muszę cię rozwalić. Chyba muszę użyć mocniejszej broni. O nie, widzowie, Pimpek ma w tym momencie minigun, on zaraz mnie strzeli. O nie, dobra, szybko, musimy stąd uciekać. Mek, zabijam każdego zadymiarza. Gdzie ty tutaj jesteś? Chodź o, tutaj. O nie, widzowie, mam już 2 serduszka. Widzicie to? Dobra, nie, nie mogę tak chodzić. Siedzę w tym sianie i wiecie co? Tam jest bardzo dużo tych Power Cube'ów. Zobaczcie, w tej wiosce, więc ja chyba tam się będę teraz przemieszczać. Tak, a Pimpek jest tuż za mną. Zbieram ich więcej. Ej, tam jakiś Spike bardzo szybko chodzi. No nie, dawaj mi go, to jesteś pewnie ty. Nie, widzowie, dobra, szybko, zamieńmy się w Nitę. Teraz Pimpek na pewno nie zauważy, że to jestem ja. Zobaczcie, jak ja chodzę. Gdzie jest ten głupi Spike? Luczek, gdzie ty jesteś? O, a tu jest tylko Nita i El Primo. Może znowu się zamieniłeś w El Primo? Zabijam ich wszystkich. No, Pimpek, ja w ogóle jestem na skinach. Tak, jestem koło skina El Primo. Tam mnie możesz znaleźć. Co? Jak to ty tak szybko poszedłeś? Nie, no. Widzowie, ten chowany jest taki epicki jako Brawl Stars. Patrzcie, już mam 26 gemów. To już jest połowa prawie. Za chwilę to wszystko wygram. No, nie wierzę. Gdzie ty jesteś? Szukam cię wszędzie i cię nie widzę. Może poszedłeś do tej wioski. Dlatego teraz użyję takiego granatu i będę strzelać w tych zadymiarzy. Wow, co ty robisz, Pimpek? To jest niebezpieczne. To jest jakieś oszustwo w chowanym. Meg, rozwalam ich wszystkich. To jest o wiele lepsze niż ten pistolet. Zabijam równocześnie paru zadymiarzy naraz. O nie, widzowie, dobra, teraz musimy się pospieszyć. Ja tutaj zbieram wszystkie Power Cube'y. Za chwilę będę musiał to wygrać. A, gdzie ty jesteś? Może ukryłeś się gdzieś w środku wioski? A masz, rzucam granatami. Ale jestem blisko, no nie, widzowie, zaraz Pimpek mnie trafi. Ej, ta Nita jest podejrzana. Chodź tutaj, strzelam do ciebie granatem. Nie, Pimpek, we mnie strzela, tak, to byłem ja, widzowie. O nie, teraz muszę się zmienić w inną postać.
stać. Będę Shelly. Tak, teraz Pimpek na pewno się nie skroi, że coś jest nie tak. Gdzie tu jest jakaś nita? Żadnej nie widzę, ale wiesz co, i tak będę rzucać wszędzie granaty. Pewnie musiałeś się zmienić z tej nity i jesteś teraz tą Shelly. Nie, Pimpek, wcale nie, ja nim nie jestem, ale widzowie, w sumie mam taką szczelbę, jaką ma nita i teraz mogę strzelać w Pimpka. Ała, co ty robisz zaraz? Czemu ta Shelly we mnie strzela? To jest nielegalne. Specjalnie zamieniłem się w Shelly, żeby mieć tą broń, Pimpek, i muszę zebrać te power cuby z góry, z tych domków, tylko jak tam mogę wejść? Nie obchodzi mnie to, nic ci nie pomoże, nawet twoja super broń. No nie, widzowie, naprawdę to jest bardzo ciężkie. Czekajcie, jak mogę wejść na górę? Tutaj, tędy, tu jest kolejny oczywiście power cube. Nie, on zleciał! Ej, co ty robisz? Widziałem to! No nie gadaj, chodź tutaj, zbieram ci te power cuby. Ty, Pimpek, nawet nie wiesz, gdzie ja jestem, bo tu jest tyle tych Shelly teraz, że ty chyba nie wiesz. A, no nie, ale zaraz cię na pewno znajdę, chodźcie tutaj. Dobra, widzowie, zobaczcie, mam już 35 power cubów, zbieram ich wszystkie. Ała, dobra, Pimpek prawie mnie zabił, muszę naprawdę uważać. Jeju, walę już wszystkim w te granaty. I co, nikt nie umiera, nie wierzę w to, no gdzie ty jesteś? Pimpek, nie mam, nie, dobra, widzowie, szybko zbieramy, mam już 40 tych power cubów, Pimpek, ja za chwilę wygram, ty jesteś taki słaby w tego chowanego. Co, 40 power cubów, jak ci się udało tak dużo znaleźć? No nie gadaj, może cię szybko zabić. Dobra, Pimpek, wiesz co, ty chyba to przegrasz, jeszcze nie byłem tutaj na górze, a tam jest naprawdę wiele zadymiarzy i dużo power cubów, ja to wygram lada moment. Nieprawda, bo ja to muszę wybrać, gdzie ty tutaj jesteś? Ej, dobra, zaraz cię znajdę, ale muszę chyba wziąć jakąś mocniejszą broń. O ja nie, Pimpek, ty eliminujesz wszystkich teraz zadymiarzy, to jest serio powalone. A patrzcie, tutaj są power cuby, zbieram je i teraz czuję moc. No nie, ty masz już ich za dużo. Dobra, używam tego, ale nie chciałem tego zrobić. Teraz będę walić was rakietą. O nie, Pimpek, tutaj strzela taką mocną bronią, a ja jestem bardzo blisko niego, muszę na serio uważać. Chodźcie tutaj wszyscy, na pewno jesteście gdzieś blisko. Luczek, nie pokonasz mnie. Na pewno mnie nie znajdziesz, Pimpek, ty jesteś słaby. Widziałem cię, jesteś za moim domkiem, dawaj tu. O nie, jak ty to w ogóle ogarnąłeś? Ty zniszczyłeś swój domek w tym chowanym. Szybko, chodźmy tędy bokiem, to jest Pimpek. O, dobra, musimy chodzić wolniej. No nie, któraś Shelly, na pewno jesteś ty, tylko nie wiem do końca, kim ty jesteś. Nie, widzowie, dobra, patrzcie, ja w tym momencie wykopałem tego gema power cuba. Czekaj, która Shelly to była? Ktoś to chyba wziął. No nie, tylko nie potrafię odgadnąć, którą Shelly jesteś ty, Luczek. Żadną nie jestem. Dobra, patrzcie, to już mam 53, Pimpek, za chwilę to wygrywam. Ej, widzę cię, ty uciekasz, wracaj tutaj, strzelam do ciebie rakietami. O nie, widzowie, patrzcie, mam 56, lada moment to wygrywam. Dobra, ale wiecie co, przydałoby się zmienić w innego zadymiarza. Będę Leonem z Brawl Stars. Mi, Leon pewnie tak gada, co nie? Ta głupia Shelly, nigdzie cię nie widzę, was jest tutaj za dużo. Widzisz to, Pimpek, nie jest to bardzo łatwy chowany, widzowie, a my mamy zaraz zwycięstwo, musimy tylko znaleźć wejście na górę, przejdźmy tędy. Ej, ten Leon jest podejrzany, czemu on wchodzi do dwóch domków? Ty, co ty tutaj robisz? Pimpek, ja nie jestem Leonem wcale, nie mój się, ty, ja ciebie widzę z daleka. No nie wiem, to jest podejrzane, może powinienem cię zabić, albo troszeczkę go pośledzę. Co, jak to pośledzisz, ale to nie ma po co, Pimpek. No jak to nie, ten Leon w ogóle wchodzi po drabince, to jest serio możliwe? Patrz, Pimpek, on się zaciął, chyba to jest NPC, to nie jestem ja. Ty, ale skąd ty wiedziałeś, że on się zaciął? No dobra, niech ci będzie, zaraz tutaj przyjdę po tego Leona, a w międzyczasie będę zabijać każdą Shelly. Dobra, widzowie, serio, to jest mega powalone, muszę uważać na Pimpka, bo on za chwilę mnie znajdziesz. I wskakujemy na górę, tak, mam kolejny power cube. Czekaj, czemu ten Leon skacze po dachach? Nie rozumiem tego, on jest podejrzany i zbiera power cube, chodź tu. O nie, widzowie, mam jedno serduszko, ale to było fartowne, Pimpek, prawie mnie zabiłeś. A, no wiedziałem, że byłem blisko, dawaj, tutaj nie mogę ci pozwolić znaleźć te power cube. O nie, widzowie, szybko wejdźmy do domku i Pimpek akurat przebiegł, więc szybko wyjdę tutaj, póki Pimpka nie ma i patrzcie, tam w strzelbie Shelly jest oczywiście parę power cube'ów, muszę je zdobyć. Byłeś z tej wiosce, ale tutaj już nie ma power cube'ów, pewnie będziesz się kierować tam, gdzie jest ich więcej. Co, a gdzie ich jest więcej, Pimpek, niby? No nie wiem, tutaj przy tych posągach mam wrażenie, że dużo jest tych power cube'ów. Będę je obserwować. Nie no, Pimpek, ja jestem gdzieś indziej, naprawdę. Tak, to nie wierzę ci, ale do
dobra, muszę poszukać i te posogi, i po całej mapie, bo ty to zaraz wygrasz. O ja, dobra, nie, widzowie, szybko, musimy tutaj wskoczyć i za chwilę będę mieć wszystkie power cube'y. Czekaj, Leo, ty co robisz parkoura? Stój, ty jesteś chyba luczkiem. O nie, wracaj tutaj, muszę cię rozwalić. O nie, widzowie, szybko, zbieramy wszystkie power cube'y i tak, mam 64. No co, jak to prawie cię małem? Ty oszukiwałeś. Dobra, Pimpek, ale w tym momencie będzie twoja rundka. Teraz zaczynam szukać, masz 10 sekund, więc musisz się ukryć jako ci wszyscy zadymiarze. No dobra, w takim razie zamienię się w El Primo. O tak, El Primo. Zaczynam szukać, gdzie ty możesz być, Pimpek? Czekaj, jakim ty jesteś w ogóle zadymiarzem? Nie wiem, nie powiem ci, może jestem El Primo. Pimpek, naprawdę ty się zamieniłeś w El Primo? No tak, ale czekaj, nie znajdziesz mnie, jestem gdzieś ukryty, nigdzie mnie nie widzisz. I teraz zaczynam zbierać wszystkie gemy. Pimpek, naprawdę, to jest bardzo słaba kryjówka. Widzę cię, ty jesteś tutaj, ty się zamieniłeś w Pimpka El Primo. No co ty mówisz, nie, gdzie tu jest Pimpek El Primo? Ja jestem takim normalnym. Dobra, nie, Pimpek, przegrałeś chyba w tym momencie, chodź tutaj. Ała, co ty robisz, nie, zostaw mnie. No zobaczcie, Pimpek tam uciekł, no ja nie mogę. Chwileczkę, Pimpek, nie uciekniesz mi. Tylko chwilę, ty się zamieniłeś w kogoś innego? No co ty mówisz, nie, prawda, nie jestem tutaj nikim innym jak El Primo. Nie, Pimpek, ty musiałeś się zamienić. Czekaj, ja muszę się popatrzeć na te, jak to się mówi, power cube'y. Na pewno jakieś będziesz zbierać. O nie, nie, patrz się na nie, ich jest tutaj tak dużo, muszę jakieś zebrać. Czekaj chwileczkę, tutaj chyba jakieś szeli chodzą. Mi się wydaje, że tutaj jakieś szeli są podejrzane. Co ty mówisz, nie, nie jestem żadną szeli, ja nawet nie zbieram power cube'u. Pimpek, widzę cię, widzę tą szeli, ty jesteś tutaj, po co biegasz? A, przestań, zostaw mnie, nie, ja muszę zebrać wszystkie power cube'y, mam już ich 12. Co 12? No nie, zaraz to przegram, czekaj, ty idziesz tutaj, chodź tutaj, Pimpek. Ła, zostaw mnie, nie, muszę się w coś zamienić. Pimpek, tutaj jest za słabo, ja cię widzę. O nie, co to ma być, uciekam stąd, nie dogonisz mnie. O nie, Pimpek wszedł w te krzaki, no nie, zaraz mi może uciec. Jesteś gdzieś tutaj, Pimpek, to ty jesteś, hehe, tą szeli i leżysz. Nie, to nie byłem tą szeli, haha, i co teraz? Pimpek, chwilę, co ty zrobiłeś, widziałem, że to byłeś ty. No nie, chyba nie mam wyboru, a masz, teraz cię zgubię. Czekaj, co ty rzuciłeś, Pimpek, to jest jakiś gaz dymny, fuj. O tak, teraz mnie nie znajdziesz, szybko muszę uciec jako Spike. Widzę cię, Pimpek, ty tam uciekłeś, czekaj, czekaj, zostałem zamglony i nic nie widzę. Dobra, gdzie ty jesteś, Pimpek? O tak, teraz zbiorę tyle power cube'ów, nie znajdziesz mnie już. Chwileczkę, widzę cię, Pimpek, ty jesteś tam, dobra, te spajki są małe, a ty jesteś tutaj, chodź tutaj. A, co ty robisz, zostaw mnie. W momencie leżysz, chodź tutaj i tak, Pimpek deadno, mam wszystkie jego power cube'y. No nie, to nie było sprawiedliwe, musimy teraz zagrać w kolejnego chowanego. Kolejna rundka? No dobra, widzowie, w takim razie zagrajmy chowanego naszymi kolorami, to będzie dobre. Na tej super przygotowanej mapie. Ale my dzisiaj będziemy oszukiwać mojego kolegę super tajnymi rzeczami. I na początku roznieśmy tutaj wszędzie takie kamery, żebyśmy podglądali mojego kolegę, gdzie on pójdzie, bo on za chwilę tutaj przyjdzie. Pimpek, możesz iść już się kować na tej wielkiej mapie, a ja za chwilę będę cię szukać. No dobra, nigdy mnie nie znajdziesz. No dobra, widzowie, w takim bądź razie my w tym momencie musimy odpalić nasze kamery. Wow, ten kolor jest taki fajny i ta kryjówka jest całkiem dobra. Muszę tylko się zmienić na kolor luczka i jestem teraz niebieski. Ej, on na serio chce się schować na moim niebieskim kolorze? Przecież tutaj z prawej strony jest czerwony, co on odwala? Ale w sumie ten niebieski kolor jest słaby, nie lubię go. A może schowam się tutaj w tym zielonym? Wow, tutaj jest tak fajnie. Ej, widzowie, dobra, muszę zmienić kamerę. To jest kamera numer 3. Tak, zobaczcie, widzę Pimpka na tym zielonym miejscu. Gdzie mogę się ukryć? Może w kaktusach? Nie, to jest zły pomysł. Wiem, najpierw zmienię swój kolor na zielony i ukryję się w tej zielonej skrzyneczce. Ej, faktycznie, zobaczcie, on tutaj wskakuje. To jest zielona skrzynka i patrzcie, jak on ma kryjówę. O tak, Luczek na pewno mnie nie znajdzie. Dobra, schowałem się, Luczek. Możesz mnie próbować szukać, ale nigdy mnie nie znajdziesz. No właśnie, Pimpek, akurat czas się skończył. Gdzie ty jesteś? Nigdzie cię nie widzę. Ojej, współczuję ci. Nie uda ci się mnie znaleźć. Ja jestem tak ukryty. No dobra, Pimpek, w takim razie ja schodzę na dół. Jesteś może na niebieskim kolorze? No może jestem. Myślałem, że to jest dobra kryjówka. No wiesz co, niebieski
niebieski kolor jest dosyć spoko. Ej, a czy przypadkiem ciebie gdzieś tam nie ma? Gdzieś koło skrzynki albo na zielonym kolorze? Nie, co ty mówisz? Jaki zielony kolor? Nie wybieraj tego! Tam mnie na pewno nie ma, jestem na czerwonym! Nie no, widzowie, Pimpek mnie tak oszukuje, ja go widziałem. On musi oczywiście wybrać ten kolor zielony i on to wybrał. Dobra, ja jestem na zielonym kolorze. Nie ma mnie nigdzie, nie widzisz mnie tutaj, nie znajdziesz mnie! Pimpek, wiem, że tutaj jesteś, patrz, a tutaj wskoczyć jesteś w tej zielonej skrzynce! Nieprawda, ja jestem w tej skrzynce, jestem skrzynką, widzisz jaki jestem zieloniutki? Znalazłem cię, dobra, w tym momencie moja kolej na schowanie się i lecimy. Dobra, widzowie, w tym momencie musimy gdzieś się skryć na tej mapie całej, może na kolorze niebieskim. Zobaczcie, tu jest jakieś przejście, tutaj będzie jakaś mega kryjówka. Ej, tak, jest jakieś zejście na dół, Pimpek nigdy mnie tutaj nie znajdzie. Dobra, chodźmy zobaczyć, co jest tutaj na dole. Wow, tu jest jakieś pomieszczenie i tu jest przejście na kolor oczywiście różowy. Zobaczcie, a jak ja wyglądam. Dobra, i gdzie to prowadzi? Jestem chyba teraz na kolorze różowym, tak, w tym jeziorku. Kluczek, zaraz zacznę szukać. Jesteś już schowany? O ja, widzowie, dobra, czy ja będę stąd widział oczywiście Pipka? Nie wiem, ale dobra, muszę się jakoś schować w tej wielkiej wieży, tak, tutaj stąd będzie widział chyba Pipka, bo to jest najwyżej. No dobra, to zaczynam, jesteś gotowy? Wow, ale cię teraz znajdę. Gdzie ty się tutaj ukryłeś? Dobra, patrzcie, ja go widzę, on zaczyna mnie szukać. Jestem, Pipek, chyba na moim kolorze niebieskim, co nie? No też mi się tak wydaje, bo przecież to jest twój ulubiony kolor. Zaraz cię tutaj znajdę. Chwileczkę, widzowie, ja muszę odpalić oczywiście dobrą kamerę i zobaczyć Pipka. On idzie tym ogniem, tutaj ja byłem. Nie, no zaraz, nie ma cię tutaj nigdzie. Na dole też cię nie widzę, ale chwila. Może przeszłeś tutaj na dole na inny kolor. I tutaj jest Pipek, wychodzi tym śladem, co ja. A patrzcie, tutaj w ogóle jestem ja. No nieźle, no nie, Pipek jest bardzo blisko mnie. Jestem pewien, że gdzieś jesteś tutaj blisko. Tylko gdzie ty się tutaj ukryłeś? Ej, może wybrałeś kolor różowy, żeby mnie zmylić? Dobra, teraz cię tutaj znajdę. O ja, widzowie, patrzcie, jak Pipek jest blisko. No nie, a my nie możemy oczywiście się przemieszczać, bo... Chodzę tutaj na jakąś wieżę. Nie no, jak tutaj się ukryłeś, to jestem najlepszy w chowanego. O ja, widzowie, no nie, Pipek zaraz mnie znajdzie. I uwaga, jestem tutaj. Dobra, gdzie ty się ukryłeś? A, widzę cię. No dobra, znalazłeś mnie. Dobra, w takim razie teraz ty się musisz schować, a my, widzowie, będziemy go oszukiwać czymś mocniejszym, bo w tym momencie oszukamy Pipka takim X-rayem, jeżeli to wypijemy. I teraz patrzcie, to widzę Pipka nawet przez ściany. Dobra, Pipek, możesz zacząć się chować. Ej, Luczek, nie podglądaj mnie, dobra? Już idę, nigdy mnie dzisiaj nie znajdziesz. Ej, zobaczcie to, widzowie, ja oczywiście oszukuję, widzę Pipka, gdzie on idzie. Nie będę się oczywiście patrzył, ale będę tak oczywiście się domyślał, patrzcie to. No nie, gdzie mogę się schować? Dobra, tym razem użyję strony czerwonej. Tak, uwielbiam ją. On idzie chyba gdzieś na czerwoną, ale nie będę się patrzył. Ale chwileczkę, on gdzieś coś kombinuje. Będę go cały czas widział, to jest takie mocne. Pimpek, zaraz szukam. Nie, poczekaj chwilę, ja potrzebuję jeszcze trochę czasu, bo muszę wejść w takie bardzo niedostępne miejsce. Ej, faktycznie, zobaczcie, Pimpek w tym momencie gdzieś wskakuje, robi chyba parkura. Dobra, Pimpek, za chwilę szukam. No dobra, czekaj, jeszcze sekunda i chyba jestem ukryty. Haha, nigdy mnie nie znajdziesz, możesz próbować, ale ci się nie uda. Dobra, widzowie, zaczynamy w tym momencie szukać. Ej, Pimpek jest w swoim domku. Widzicie to, widzowie, to jest takie mocne. I patrzcie, tutaj widzę jeszcze innych villagerów. Nie wiem, na pewno nie mam mnie na czerwonym kolorze, ale możesz szukać wszystkich innych. Na pewno cię nie ma na czerwonym, a mi się wydaje, że gdzieś jesteś. Wow, zobaczcie na te zwierzęta, one też są całe czerwone. Ej, czekaj, czy ja słyszałem, że ty jesteś na czerwonym kolorze? Co ty tu robisz? No, Pimpek, to jest oczywiście twój ulubiony kolor, więc na pewno tutaj musisz być. Nie, no nie ma mnie tutaj, przecież ja cię oszukuję. Wiesz teraz, że zmieniłem kolor i jestem na zielonym. Na pewno? No nie wiem, Pimpek, mi się wydaje, że chyba cię gdzieś widzę. Dobra, ja tutaj wskakuję na górę i... Nieprawda, nie widzisz mnie, ty oszukujesz. Chwileczkę, ty gdzieś tutaj musisz być, Pimpek, czy jesteś w twoim domku? Nie, nie ma mnie tam, nie idź tam, Luczek! Nie, no widzę cię, Pimpek, ty jesteś tutaj na dole, leżysz? Chwilę, co to jest? Czemu to jest jakiś villager Lego? Ej, naprawdę myślałeś, że tam się ukryłem? Nie ma szans, ja jestem gdzieś indziej. Ej, ty zszedłeś tutaj na dół, rozwaliłeś te bloki w swoim domku, to jest nielegalne. Haha, no i co? Nieprawda, wszystkie triki dozwolone, bloki też mogę rozwalać. Ej, widzowie, patrzcie to, widzę Pimpka, on gdzieś tędy przeszedł, tu jest jakieś przejście. Ej, ty jesteś, Pimpek, gdzieś tutaj w przejściu. Nieprawda, nie ma mnie tutaj nigdzie. No nie, jak ty mnie znalazłeś? No tak, Pimpek, znalazłem cię, to jest nielegalne. W takim bądź razie ja teraz się muszę chować, a ty możesz liczyć. I uwaga, widzowie, w tym momencie musimy się gdzieś mocno schować. Nie uda ci się, Luczek, zaraz tutaj cię rozwalę. Raz, dwa, trzy, uwaga.
uważaj! Ej, dobra, Pipek za chwilę zacznie szukać, a my chodźmy na kolor zielony, tak. I tak w sumie to zamienię się na ten kolor, widzowie, żeby bardziej wtapiać się w tło. Let's go, bo to jest kolorowy chowany, tak. I może, ej, wyjdźmy po tych liliach gdzieś na górę, tam jest jakieś przejście. Musimy się schować, naprawdę, to będzie mega dobra kryjówka. Co, Luczek, ukryłeś się już? Zaraz kończę! Nie, Pipek, jeszcze nie, musisz mnie bardzo mocno tutaj poszukać, bo mam mega mocną kampę, naprawdę, tylko gdzie jest te przejście? Tutaj, tak! Dobra, Luczek, wiesz co, trudno, ja chyba już zaczynam szukać. Ej, widzowie, zobaczcie, przecież ta kampa jest taka mocna, nic nie widać przez to, jestem taki anonimowy. No, gdzie ty się mogłeś teraz ukryć? Ej, nigdzie cię nie widzę. Mam mega mocną kryjówkę, a gdzie ona w ogóle prowadzi? Patrzcie to, ona prowadzi w tym miejscu, tutaj jest jakiś parkour. Nie, dobra, Luczek, wiesz co, przesadziłeś, ja chyba nie mam czasu cię szukać, teraz mnie wkurzyłeś, muszę stać się trochę większy. Co? Ej, Pipek, jak to większy? Przecież to jest nielegalne, ty oszukujesz. O, tak, i wiesz co, może jeszcze zmienię kolor na zielony, tak żebyś ty mnie nie widział, hi, hi, hi. Ej, faktycznie, on trochę się topi w tym, nie tak bardzo, ale no jest to dobry kolorowy chowany. Dobra, Pipek, ty oszukujesz. No nie gadaj, ale ja cię nigdzie nie widzę, o, trochę mnie wkurzyłeś, wiesz co, powiększę się jeszcze bardziej. Co, jeszcze bardziej? Ej, widzowie, naprawdę, jakbym się schował gdzieś na dole, to Pipek by mnie normalnie znalazł, a tak to będzie mnie szukał. No dawaj, Pipek, co taki słabo ci idzie? No co, nie ma cię tutaj w skrzynce, ani w krzakach, tutaj też nie. Dobra, jeszcze bardziej mnie wkurzyłeś. Ła, jestem teraz takim gigantem. Ej, widzowie, naprawdę, to już się robi nielegalne. Dlaczego on tak oszukuje? Ty, ja też w takim razie bym normalnie oszukał Pipka, tak. Zmniejszę się na takiego malutkiego. Teraz Pipek na pewno nie znajdzie takiego piksela zielonego. Dobra, to będzie mocne, aż zejdę na dół. No co chwila, gdzie ty się ukryłeś? Już przeszukałem wszystko. Nie ma kryjówki, której bym nie przeszukał. No właśnie, Pipek, musisz dobrze poszukać. Zobaczcie, widzowie, jaki ty ci jestem normalnie w kolorze zielonym. Przecież to jest takie mocne. Ej, zaraz, czy ja widzę tutaj jakąś zieloną mrówkę? Co to jest? Nie no, Pipek, nigdzie mnie nie ma. Musisz poszukać bardziej. Jestem na kolorze różowym. Masz rację. Wiesz co, ty jesteś pewnie większy. Nie wiem, co to jest, ale ty naprawdę się dobrze ukryłeś. A gdzie jesteś? No ja widzę, dobra, w takim bądź razie może pokażmy mu się teraz, tak, bo on nie może wiedzieć, że my go oszukujemy jakkolwiek, bo za chwilę go oszukamy jeszcze mocniej. Dobra, Pipek, tutaj jestem, znalazłeś mnie, ale ty oszukujesz. Co to ma być? Przecież przeszukiwałem to miejsce i ciebie tutaj nie było. Co ty zrobiłeś? No, Pipek, byłem mocno ukryty, tak, nie znasz mojej kryjówki. Byłem tam na górze, patrz, po tych liliach, to była mocna kampa. Wow, naprawdę, to dlatego cię nie znalazłem. No dobra, ale teraz ty mnie też nie znajdziesz. No dobra, w takim razie zaczynamy nową rundę. Tak jest, Pipek, teraz ty się chowasz, a ja nie jestem taki jak ty. Ja w ogóle nie oszukuję, o tak, widzowie. A my w tym momencie takiego słodkiego kurczaka, o tak. Dobra, Pipek, ja zaczynam liczyć. Czekaj, ja jeszcze się nie schowałem. Dobra, szybko, muszę znaleźć jakąś kryjóweczkę. Ej, dobra, zobaczcie to, my teraz będziemy go podglądać cały czas, gdzie on się ukryje. Tak, on, patrzcie, jest na czerwonym. Może się ukryje tutaj wśród tych zwierzątek? To jest w sumie dobry pomysł. Luczek mnie tutaj nie znajdzie. Ej, faktycznie, widzowie, zobaczcie, jaka to jest kampa. Pipka prawie nie widać. Ej, a co to jest kurczak na zewnątrz? Czemu on nie jest czerwony? A, Pipek, bo ja tutaj zrespiłem trochę zwierzątek, wiesz, akurat nie wszystkie pokolorowałem. No masz rację, dobra, nie, to jest jednak zła kryjówka. Muszę się ukryć gdzieś głębiej. Ej, dobra, patrzcie, idziemy za Pipkiem. On gdzieś tutaj szuka jakiejś kryjówki. Jestem ciekawy, gdzie on pójdzie. Może tutaj jest jakiś labirynt i nawet zejście na dół. O, tak. W tym miejscu Luczek na pewno mnie nie znajdzie. To jest taka dobra kryjóweczka. Ej, faktycznie, patrzcie, jestem za nim tym kurczakiem i się na niego patrzy. Ty, on znowu zmienił kryjówę, co on robi? O, tak, to jest dobre miejsce, ale chwila, kurczak, co ty tutaj robisz? O, ja widzę, dobra, nie, szybko, zmywajmy się tym kurczakiem. Pipek, dawaj, bo ja zaraz zaczynam szukać. Daj mi jeszcze sekundę, nie skończyłem się ukrywać. Poczekaj sekundkę. No dobra, Pipek, ale pamiętaj, jak wybierzesz jakąś kryjówkę, to musisz tam zostać. No pewnie, że tak, ja się przecież w ogóle nie ruszam. Ej, faktycznie, zobaczcie, on poszedł teraz na różowy, co on robi? Dobra, ten kurczak jest naprawdę OP, gdyby nie on, to bym nie wiedział, gdzie on jest. I uwaga, teraz się ukrywa w takim dobrym miejscu. Dobra, chyba mnie nie znajdziesz, jestem gotowy. Ej, patrzcie, on jest tam na samej górze. Dobra, nasz kurczak dobrze zrobił, hehehe, dobrze, że go widzimy. W takim razie muszę cię znaleźć, tylko nie wiem, gdzie ty możesz być. Nie znajdziesz mnie nigdy, o tak, haha, ukryłem się na kolorze czerwonym, jakby co. Czerwonym? O ja, wiesz co, ja gdybym był tobą, to bym poszedł chyba na kolor różowy, na przykład tutaj, gdzieś na te wielkie coś. No jak to na różowy, co? Nie, nie mam mnie tutaj nigdzie. Ej, Pipek, chyba cię widziałem, coś takiego jakby różowego. Nie, nieprawda, nie widziałeś
Wypuść mnie, nie ma mnie tutaj! Ej, patrzcie, to Pipek jest... Patrzcie, on zmienił nawet swoje miejsce i kryjówkę tak szybko na zielony! O tak, dobra, haha, szukaj mnie dalej! Ej, to ty, Pipek, mnie widziałeś? To w takim razie ty oszukujesz! Nieprawda, ja cię nie widziałem, ty mnie też nie widziałeś zresztą, a nieważne, szukaj mnie! O ja, dobra, nie, no Pipek, widzę cię, ty jesteś na tym zielonym, no co ty robisz? Nieprawda, nie mam mnie, no ej, czekaj chwilę, ja się jeszcze ukrywam, a znalazłeś mnie! Dobra, w takim razie jeszcze jedna rutka i ja się chowam! Pipek zaczyna mnie szukać, a my oczywiście teraz go sprankujemy i będziemy tacy malutcy teraz już tak na serio i wiecie co, on nawet się ustawia, o ja, gdzieś tutaj blisko, kupię się tutaj w ten bloczek, patrzcie, przecież Pipek nigdy mnie nie znajdzie, idealnie pasuje w bloku. No dobra, Luczek, ukryłeś się już, ej, nigdzie cię nie widzę, co to ma być? No, Pipek ma bardzo mocną kryjówkę, nigdy mnie nie znajdzie. Jak to naprawdę? Ale zaraz, ja myślałem, że na pewno cię zobaczę, jak będziesz biegnął do jakiejś kryjówki, a ja cię tu w ogóle nie widzę. Ej, dobra, Pipek, dam ci jedną podpowiedź, patrz, zmienię swój kolor, tak, mam inny kolor. Jak to kolor zmieniłeś? Co? Ale jak to ja nie widzę tutaj w ogóle innego koloru? Mam, Pipek, zielony na niebieskim, tak, jestem na niebieskim kolorze. Ale Luczek, tutaj nie ma nic zielonego na niebieskim kolorze, o! Ej, widzę cię, tutaj jesteś, co to ma być? O ja, dobra, znalazłeś mnie, Pipek, ale dobra, wiesz co? Znalazłeś mnie, dobra, ale teraz zrobimy nową rutkę, nowego chowanego, tak jest! Dobra, widzowie, Pipek poszedł już szukać, ale my dzisiaj będziemy go oszukiwać, ponieważ za mną znajduje się tajne przejście, w której jest skrzynka z cheatami. Tak jest, uwaga, patrzcie, otworzę ją i mamy tutaj, uwaga, pierwszy cheat, który dzisiaj użyjemy, czyli to jest Game Mode Spectator, a dalej mamy inne dwa cheaty, które użyjemy w następnych rundach. Uwaga, kliknijmy sobie Game Mode Spectator i mamy Spectatora, chodźcie może podglądnąć, gdzie jest Pipek. Jest tutaj. Gdzie mogę się schować? Nie lubię koloru niebieskiego. Pójdźmy na stronę czerwoną. O, on już wychodzi z tej strony. No tak, tutaj ciężko byłoby mu się ukryć, bo on jest cały czerwony. Przecież czerwony to jest jego kolor. Dobry ruch. Wow, ile czerwonego koloru. Na pewno się tu ukryje. Tylko nie wiem gdzie. Jest tyle miejsc. Kurczę, jestem ciekawy, gdzie on się ukryje. Ale to będzie śmieszne, widzowie, jak będziemy go normalnie tutaj znajdywać bez problemu. O, idzie tutaj chyba na parkour. Może tutaj w środku? Co to jest za pomieszczenie? On wchodzi do jakiegoś domku. Dobra, okej, musimy zobaczyć, gdzie on zostanie finalnie, żebyśmy o tym wiedzieli, widzowie. Tutaj jest dobra kryjówka, ale chyba zbyt prosta. Pójdźmy może gdzieś dalej. Tutaj jest całkiem dobre miejsce. O, w tych sztandarach. Tutaj, dobra, jestem ukryty. To jest idealne. Idealna kryjówka. Luczek, możesz już szukać. Ukryłem się. Patrzcie, jaką Pipek ma tutaj kryjówkę. On jest w tym domku, na samym środku, ale na jego stronie, widzowie. Dobra, muszę się tutaj odmutować i już powiedzieć, że idziemy szukać go. Halo, Pipek, szukam. Dobra, na pewno mnie nie znajdziesz. Możesz szukać ile chcesz. Dobra, zaczynam szukać. Wydaje mi się, że na mojej stronie tej niebieskiej na pewno nie ukryłeś się. Gdzie możesz być? Na pewno na czerwonej. Co? Nie jestem na czerwonej stronie. Przecież czerwony to mój ulubiony kolor. Nigdy bym tam się nie ukrył. No i właśnie to jest podejrzane. Ale wiesz co jeszcze jest czerwone? Co jest czerwone? Przycisk subskrybuj, zostawcie subskrypcję, widzowie. Ale czekaj, ja muszę cię tutaj znaleźć. Na pewno nie ma mnie na czerwonej stronie. Na pewno cię nie ma, czyli jesteś na niebieskiej? Tak, to jest niebieska strona. Jestem ukryty na zewnątrz. Wiesz co, ja jestem w takim domku, w którym jest labirynt. I czekaj, ja tutaj myślę, że to jest bardzo dobre miejsce, wow. Tutaj na pewno mnie nie ma, lepiej żebyś z niego wyszedł. Wiesz co, ja sobie podglądnę, bo mi się wydaje, że to jest super miejscówka na ukrycie się. Nie, tutaj nikogo nie ma i wyjdź z tego, bo tam jest niebezpiecznie. Na pewno tutaj nikogo nie ma? Nie ma. No dobra. Nie no, Pipek, widzę cię przecież. Ej, jak ty to zrobiłeś? To jest niemożliwe. Jak ty to zrobiłeś? Tak szybko mnie znalazłeś? No tak, bo po prostu tak mi się wydawało. No i tak już się stało. Po prostu mam dobrego nosa. Wywąchałem to. Ty jesteś jakimś oszustem. To jest niemożliwe. Ja chcę jeszcze raz. No okej, to idź się schowaj gdzieś na tej mapie, a ja znowu będę liczył. Teraz na pewno mnie nie znajdziesz. Powodzenia.
powodzenia. Okej. Okay. Dobra, widzowie, Pimpek poszedł znowu się schować, a my odkładamy pierwszy cheat, czyli ten game od spektator, i musimy sobie wziąć... Co to jest? X-ray, szczęście. Mamy tutaj potkę na szczęście, która da nam X-raya podobno. Dobra, okej. Okay. Muszę ją wypić, żeby zobaczyć, co się stanie. Uwaga i... I uwaga, czekajcie. Wow, ej, widzę wszystkich na X-rayu. Czekajcie, czekajcie, czy gdzieś tutaj na dole jest Pimpek? Widzowie, dobra, zejdźmy na dół i musimy go teraz znaleźć. Nawet ja się tak świecę, wow. Ale zostawcie też tak właśnie niebieską łapkę w górę jak ja. Dobra, okej, zejdźmy na dół. Luczek, nigdy mnie nie znajdziesz. Nie ma szans, tak się ukryłem. Na pewno? Możesz próbować, ale w poprzedniej rundzie dałem ci fory. Teraz na poważnie się ukryłem i już nigdy mnie nie znajdziesz. Okej, jestem ciekawy tylko, na jakiej stronie się ukryłeś, bo na niebieskiej myślę, że nie. Tutaj nie ma, wydaje mi się, że dużo kryjówek. No pewnie, że nie na niebieskiej. Przecież ja będę na czerwonej. Haha, to mój ulubiony kolor. Okej, dobra, to już cię tutaj szukam. Myślę, że tutaj cię nie będzie. Czekaj, czekaj, muszę dobrze popatrzeć. Muszę dobrze popatrzeć. Okej. Nie ma mnie nigdzie. Widzowie, patrzcie, tu widzę jego ogonek. Widzicie, to tu jest ogonek. O nie, nie wierzę. To jest świetne. Pimpek, to ja tutaj tobie oczywiście szukam i to jest bardzo ciekawe. Gdzie ty się ukryłeś? No nie. Nie, nie ma mnie nigdzie. Może dasz mi jakieś fory? No dobra, jestem na stronie czerwonej. Na stronie czerwonej? I dodatkowo jestem przy ścianie. Obok mnie słyszę bardzo dużo villagerów. Tak? No. No okej, okay, w porządku, rozumiem cię. Dobra. To już jest wystarczająca podpowiedź. Okej, okay, wiesz co? Ja tutaj bardzo cię szukam i nawet nie wiem, gdzie ty jesteś, co nie? O nie, no to chyba mnie nie znajdziesz. Punkt dla mnie, czyli wygrałem, tak? Tak, tak. Zaraz, chwilę, chwilę. Co tu się pali? Wow! Widzowie, Pimpek teraz musi przyjść tutaj na górę, ale widzowie, mamy chwilę dla siebie i mamy oczywiście czas, żeby przygotować trzecią konkurencję, a raczej trzeci cheat na konkurencję, czyli sekretne kamery, ponieważ jeżeli na przykład postawię tutaj kamerę i kliknę na nią kamera monitorem, to patrzcie to, tutaj mamy kamerę, mamy widok z kamery, o, to jestem ja, patrzcie, widzicie mnie, ja tak ustawię kamery na wszystkiej całej mapie w sumie, o, elo, elo, macha, 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 macha. Aha, to będzie takie śmieszne. Dobra, okej, okay. Niszczę tą kamerę. I na początku trzeba byłoby tutaj zamorzyć kamerę tutaj, w tym miejscu, żeby zobaczyć, gdzie on pójdzie od razu ze startu jakby. Czyli jak on spadnie tutaj, żeby zobaczyć, w jaką stronę on się poruszy. Bo może iść, uwaga, w lewo, a może w prawo. Więc ustalmy jedną kamerę tutaj, czyli będzie widziała w ogóle cały tutaj tą stronę. Okej, okay. W ogóle sobie kliknijmy, żebyśmy wiedzieli po kolei, jak one tutaj są. I patrzcie, uwaga, zobaczmy, druga kamera. Tak, mamy ją. Dobra, okej, okay, mamy drugą kamerę i wszystko widzimy pięknie. Zobaczmy jeszcze, ustalmy jedną może z tej strony. O nie, jak to wygląda. Nie mogę, to jest takie świetne. Dobra, i mamy trzy kamery na naszej w sumie tutaj stronie. Myślę, że nam to wystarczy, bo trzy kamery pa... Co ja tutaj mam swój tyłek? Nie wierzę. Dobra, siema, tu Luczek. To jest, czekajcie, muszę trochę się odsunąć. I pójdźmy teraz od razu już na czerwoną stronę. I na tej czerwonej stronie wydaje mi się, że tutaj Luczek za bardzo wybiera sobie cel tego domku. Więc trzeba będzie dać kamerę tutaj. Może trochę ją ukryć. W same tamte też troszkę widać. Trzeba to, widzowie... Nie, no myślę, że Luczek, Pimpek nie zauważy tego. I widzowie, dajmy sobie widok tutaj właśnie. I jeszcze jedną może zróbmy na przykład z tej strony. Żeby było widać na przykład, jeżeli będzie tutaj gdzieś się chował tutaj, o, w tych tutaj zakątkach, co nie? Musimy zobaczyć, gdzie on idzie. Dobra, i sprawdźmy, widzowie, jeszcze zróbmy wejście do tego domku. Tak jest, to jest naprawdę bardzo ważne. Uwaga, on tutaj często wchodzi. Zobaczmy, czy on tutaj będzie w ogóle wchodził. Ustalmy tą kamerę na przykład, żeby nie była tak widoczna. Nie, dobra, tutaj nie ryzykuję. Widzimy to z tej kamery. Dobra, widzowie, myślę, że już jesteśmy gotowi. Okej, Pimpek, masz ostatnią szansę, żeby się schować i nie zostać znalezionym. Teraz na pewno się schowam tak, że mnie nie znajdziesz. Jak to mówią, do trzech razy sztuka. No przekonajmy się, Pimpek. Życzę ci dobrze, to idę liczyć. Dobra, widzowie, Pimpek już poszedł, ale ja tutaj w naszym tajnym pomieszczeniu zobaczę na kamerach, gdzie on jest. O, widzę go. Zszedł na dół, patrzcie. Może teraz się schowam na niebieskiej stronie? W sumie się jeszcze tutaj nie schowałem. Czy wy to wiedzieliście? Na niebieskiej stronie to jest coś cudownego. Tak, Pimpek, tak. Musisz przejść na niebieski kolor. Niebieski jest najlepszy. Czekajcie, zmieńmy może kamerę na tą tutaj. To jest numer chyba 3, czyli kolejna. Tak, czy nie? Nie, nie, nie. Numer 4 to jest. Dobra, widzę Pimpka. On rozmawia chyba z wieśniakiem. Chodź tu, wieśniaku, rozwalę cię, a masz. Co on robi? On go uderza. O nie, trochę czasu mu schodzi. Musi się szybciej zacząć już chować.
schować, ale może... Tutaj nie ma w ogóle miejsca na schowanie się! Ta niebieska strona jest tragiczna! Ej, ona jest dobra, on widzowie wyzywa naszą stronę! Nie, 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 tak nie może być, Pipek! Dobra, ale czekajcie, chyba idzie na czerwoną powoli, z tego co widzę. Zmienię sobie szybko kamerę na trójkę, bo tutaj będę go widział. O, na lewo widzę! Już jest na czerwonej! O, o! Dobra, trzeba iść na kolejną kamerę. Muszę tutaj zobaczyć. Co on patrzy, widzowie? On patrzy jakieś kryjówki. Nie wiem, gdzie się ukryć! O nie, nie mam dużo czasu! O, wiem, gdzie się ukryje! Tutaj, na tym parkurze! Gdzie on, widzowie? Na jaki parkur? Czekajcie, ja dodam jeszcze parę kamer, ale czekajcie. Widzę go tam z daleka. Czekajcie, czekajcie. Tutaj piątka, piątka. Tak, widzę go. Co on robi? A, on chce wejść tutaj. Znowu w tych miejscach on tutaj się chowa. Cały czas ma te same podobne miejsca. Naprawdę, ale a, on chce iść na parkur. A widzę co, tutaj jeszcze jedną na samej górze dodałem kamerę. Patrzcie. Tutaj Luczek na pewno mnie nie znajdzie. Na pewno, widzowie, już wiem, gdzie on jest. Może tutaj? Teraz pójdziemy sobie, o, do środka tego, wiesz, jakiejś. Pion, o, widzę go z tej strony, ha, przeskakuje parkur, Pipek, widzę go. No czekajcie, mam tutaj kamery w środku i tutaj mam jedną jeszcze na niebieskim i dziewiątkę. Spadłem! Pimpek spadł i teraz musi od nowa przechodzić parkour, ale to ciamajda, ale powiem mu, że liczę do... Pytam się, czy jest po prostu gotowy. Pimpek, jesteś gotowy? Mogę cię już szukać? Nie, nie, poczekaj chwilę, potrzebuję 20 sekund. Okej, okay, dobra. Dobra, widzowie, już się zmutowałem i patrzcie, widzowie, Pimpek poszedł się... Mam tutaj chyba kamerę w środku, czekaj, czekajcie, widzowie. Tak, mam ją! Widzę go! O! To jest idealne miejsce. Teraz tylko pójdę do góry i mój kolega na pewno mnie nie znajdzie. Chcę iść tutaj i patrzcie, widzę go na kamerze, tanie, że on w ogóle nie widzi tej kamery. To jest, widzowie, cudowne. Naprawdę, co nie patrzcie, jest akurat pode mną. O, o, i akurat wchodzi do tego... Wchodzimy tutaj i jestem gotowy. Dobra, Luczek, słyszysz mnie? Schowałem się, możesz szukać. Okej, okay, Pipek, to już zaczynam szukać. Widzowie, patrzcie, już zaczynamy szukać i my wiemy, gdzie on jest. On chyba przyszedł tego parkura i jest tutaj. Okej, okay, czekajcie. Zaczynam szukać, Pipek. Dobra, szukaj, ale nie znajdziesz mnie. Wiesz co, musimy tutaj jakąś nagrodę sobie ustalić, bo nie ustaliliśmy. Jeżeli cię znajdę, to widzowie zostawiają subskrypcję. No dobra, może tak być. Ale nie jesz kości przez jeden dzień. Nie. Dobra, wiesz co, wydaje mi się, że znowu jesteś na swojej stronie, czyli czerwonej. Co? Trzy razy? Nieprawda, teraz na pewno będę na niebieskiej. Na pewno jesteś dalej na niebieskiej, tak? Jesteś teraz na niebieskiej. No jasne. Dobra, na pewno jesteś, tak? No tak, a co? Wiesz co, ja myślę, że tutaj jest jakiś parkur i może przez jakiś parkur przeskoczyłeś na niebieskiej stronie albo czerwonej. Jak to? Jaki parkur? Tutaj nie ma żadnych parkurów i na pewno mnie tam nie ma. No jak to nie? Przecież są parkury, może przeszedłeś jakiś parkur albo gdzieś się schowałeś. Ja nie potrafię parkurów i w ogóle to nie potrafię skakać. Na pewno, tak? No tak, przecież znasz, jak ja dobrze skaczę. W ogóle nie potrafię skakać. No tak, tak, wiem, o co chodzi, Pimpek. Dobra, wiesz co, ja tutaj cię szukam ciągle. Nie wiem tylko totalnie, gdzie ty jesteś. No to chyba wygrałem, Luczek, co? No, wiesz co, no masz bardzo dobre kryjówki, Pimpek. Naprawdę nie wiem, gdzie ty jesteś. Nie znajdziesz mnie, współczuję ci. Mam do ciebie pytanie. Kiedy ostatni raz myłeś ogon? Ogon? Dwa dni temu? No bo jest, wydaje mi... No nie, nic, nic. Co? Jak to ogon? Co jest z moim ogonem nie tak? Ej, czy ty... Chwila, chwila, skąd ty wiesz, że mam mój ogon nie... Co jest? Ach, wow! Co znalazłem jest? Cię, Pimpek, no kiepsko się ukrywasz. Jak ty się tu dostałeś? Dobra, Pimpek, w takim razie teraz ty będziesz szukał, bo cię znalazłem. Który Luczek jest prawdziwy? Wyglądacie bardzo podobnie, ale jeden z was jest prawdziwy. Mnie tutaj nie ma, Pimpek, wcale tutaj nie stoję w tym rządku. I tak, to jestem ja. A to kolejna runda naszego chowanego, ale teraz będę moim kolorem, czyli sobą i będzie bardzo dużo Luczków. Pomyślmy, to możesz być ty, ale ty nie masz takich zębów. Odpadasz! No nie mamy tutaj, Pimpek, naprawdę wśród tych dziwnych Luczków. Dobra, ten jest pokonany. Zostały te trzy. A masz! Zastrzeliwuję cię i
Ty nie jesteś tym gościem. O nie, dobra, nie ma was tutaj. Muszę was znaleźć. O ja, widzowie, Pimpek teraz musi mnie znaleźć. Zobaczcie, ile tutaj jest luczków na tej mapie. Pełno mnie. A ja w dzisiejszym odcinku mam mega zadanie. A mianowicie muszę wykopać 64 diamenty. I tutaj w różnych miejscach są porozstawiane diamenty. I musimy zachowywać się tak, żeby mój przyjaciel Pimpek myślał, że jestem robotem. O tak. Halo, gdzie tu jest luczek? Chwila, te roboty są mega podejrzane. Ja już nie wiem, który jest prawdziwy. A może ty? Nie, Pimpek, to na pewno nie jestem ja. A, zostaw mnie! Dobra, muszę cię zastrzelić. Chodź tu, a masz. I to nie jesteś ty. No gdzie ty się ukryłeś? O, dobra, widzowie, dobra. Musimy się szybko ukryć. I w tym momencie tutaj mamy diamenty. Tak jest, wykopmy te diamenty, póki Pimpek mnie szuka. I tutaj jest... O, siema, luczek. Tu jest mój klon, widzowie. I on będzie mi pomagał zakrywać się. Okej. Okay. Halo, czy mi się wydawało, czy ktoś tutaj wykopał diamenta? Zabiję was obu. Jeden, drugi. A gdzie jest trzeci? Dobra, muszę cię znaleźć. O ja, widzowie, skryłem się akurat tutaj pod tą rudą. Chwileczkę. Dobra, musimy szybko wykopać te diamenty i lecieć dalej. Wtopić się w tłum, żeby Pimpek oczywiście mnie nie znalazł. Musimy mieć 64 diamenty. Luczek, wychodź stąd. No ja nie mogę. Ile mam cię jeszcze szukać? Dobra, widzowie, mamy 13 diamentów i w tym momencie ulatniamy się stąd. Okej, okay, pójdźmy gdzieś indziej. Na. Ej, ktoś tu wykopał wszystkie diaksy. Dobra, który z was klony jest luczkiem? Dobra, widzowie, musimy się zachowywać jak robot, totalnie. Nie, no na pewno tutaj jest jakiś luczek, bo ktoś nam wykopał diamenty. Dobra, zabiję ciebie, ty jesteś podejrzany. A masz! O ja, dobra, Pimpek bardzo był blisko mnie, ale na szczęście mnie nie zabił. Dobra, musimy wykopać kolejne diamenty. Gdzie by tu pójść? Oczywiście możemy iść na plażę, albo tutaj, tam na górę. Pójdźmy tam na górę w takim razie, widzowie, tylko żeby Pimpek mnie nie zauważył. Siemanko, luczki, witam was. No nie mogę, dlaczego ty wyglądasz tak samo jak wszystkie te osoby? Nie ma jakiejś różnicy? Nie ma, to jest naprawdę jeden do jeden luczek. A jak ty mnie denerwujesz, zaraz zabiję ich wszystkich. O ja, widzowie, zobaczcie, widzę z daleka Pimpka, ale to bardzo dobrze, ponieważ w tym momencie mogę sobie na spokojnie wykopać wszystkie diamenty. Pimpek, tylko nie iść do sklepu. No dobra, czyli jesteś gdzieś na dole, chodź tu. O ja, dobra, widzowie, odwróciliśmy uwagę Pimpka i w tym momencie musimy wykopać wszystkie diamenty. Pimpek, wcale mnie nie znajdziesz w sklepie, na pewno. Nie no, czekaj, ty na pewno kopiesz gdzieś znowu diamenty. Czekaj, są tylko 4 kubki, musisz być na jednej z nich. Nie, wcale mnie nie ma, Pimpek, na. Ej, sekunda, tu chyba zostały wykopane diamenty, nie wierzę. Kto tu przed chwilą był? O ja tutaj byłem, Pimpek, przed chwilą byś mnie znalazł, ale teraz mnie nie ma, naprawdę tam. Co to ma być? Ej, chwila, tutaj pewnie jesteś, w tej kupie, chodź tu, a masz! Nie ma mnie, Pimpek, ja uciekłem. Zabijam was wszystkich, ale nikt tutaj nie jest luczkiem. No co to ma być? O ja, widzowie, a w tym momencie mamy 31 diamentów, czyli już połowę i za chwilę wygramy tą gierkę. Dobra, Pimpek, mam nadzieję, że mnie znajdziesz. No ja cię kręcę, pokaż się. Muszę tylko zobaczyć, aż wykopisz diamenty i wtedy zostaniesz zabity. Dobra, widzowie, tutaj są oczywiście diamenty przy drodze i one są naprawdę bardzo niebezpieczne, ale wykopmy sobie je szybko. No nie mogę. Halo, luczek, szukam wszędzie. Byłeś na cmentarzu, to pewnie będziesz szukać kolejnych diamentów. O, tutaj jesteś. O, widzę diamenta! Co to ma być? Ej, tam chyba wykopałem diamenty, ale nie ma mnie tam już dawno. Ej, to na pewno musisz być ty. Zatrzymaj się. Jak to ja? To nie jestem ja w ogóle. No w sumie nie zatrzymałeś się, trochę się ruszasz, ale ten tutaj osobnik jest podejrzany. Jak to podejrzany? A gdzie on jest? No tutaj przy sklepie. Nie wiem dlaczego patrzy się w ścianę. Mam wrażenie, że udaje bota. Jak to udaje bota? Tutaj dużo botów stoi w miejscu, Pimpek. Masz rację. Ile ich jest tutaj w autobusie? Nie, to nie możesz być ty. A bo to jesteś ty? Ej, no co jest? O ja, dobra, szybko idziemy. Widzowie, jestem teraz na jakimś zoomowisku i szybko muszę wykopać wszystkie diamenty stąd i za chwilę wygramy tą gierkę. Tak jest, 40, mam już diamentów, jeszcze 20. OMG, ile diamentów? To jest za dużo. Muszę chronić tych diamentów, bo zaraz to wygra. Tak, Pimpek, nie znajdziesz mnie. Dobra, widzowie, patrzcie, jesteśmy oczywiście za sklepem i tutaj mamy diamenty. Dobra, zostaje nam jeszcze bardzo mało, bo 18 chyba do wykopania. Co to ma być? No żartujesz sobie. Dobra, wiesz co? Wkurzyłeś mnie. Zabijam teraz każdą osobę, którą napotkam. O ja, widzowie, to jest strasznie nielegalne. Szybko musimy wykopać wszystkie diamenty, żeby wygrać. Mam już 56. Czy tutaj mi się uda? O nie, chyba mi zabraknie paru diamentów. Chodź tutaj, luczek. Na pewno cię znajdę. Zabijam już każdego po kolei. O ja, widzowie, mamy jeszcze 4 diamenty do wykopania. Pimpek, gdzie jesteś? Co? 4 diamenty? O nie. Tak nie będzie. Widzisz mnie na środku ulicy? O ja, no widzę cię, gdzieś sobie chodzę. Na. No zobacz.
zobacz, co teraz robię! Zabijam wszystkich po kolei! O ja widzowie, dobra, szybko, musimy wygrać tą rundkę, szybko! W tym momencie musimy wykopać oczywiście diamenty. Uwaga, raz, dwa, trzy, cztery i pimpek, wygrałem! Stop, wygrałem! Mam już staka diamentów, tutaj jestem ja, zobacz! Tu, o, za tobą! Gdzie? Nie! Tutaj. Naprawdę, co to miało być? Udało mi się, jakie to było proste! Dobra, widzowie, teraz moja kolej. I w tym momencie, widzowie, kolejna runda i teraz jest bardzo dużo pimpków i muszę znaleźć prawdziwego pimpka. Gdzie jesteś, pimpek? Nie znajdziesz mnie, na, ja się ukrywam. Ty się ukrywasz, dobra, widzowie, musimy zacząć oczywiście szukać w miejscach, gdzie kopie się diamenty, na przykład tutaj. Czy tutaj jest jakiś pimpek? Halo, halo? Nie, tutaj nie ma żadnego pimpka, o czym ty mówisz? Musimy znaleźć jakiegoś podejrzanego. Czy ty jesteś pimpkiem? Nie, no to też nie jest pimpek, na pewno. Luczek, co ty robisz? Dobra, strzelę go, uwaga, raz i nie, to nie był pimpek, widzowie. Gdzie ty możesz być, co? No nie wiem, naprawdę, nie ma mnie przy diamentach, na pewno. Tutaj jest jakiś dziwnie ruszający się bot. Co to jest? O, nie, to nie jestem ja. Dobra, uwaga, strzelę w go, uwaga i pum. Nie, to nie byłeś ty, pimpek, gdzie ty jesteś? Oj, chciałbyś, a ja już wykopałem jedną rudę diamentów. Wykopałeś rudę diamentów? Chwileczkę, czy to... Tutaj widzę diament. Ej, ty gdzieś tutaj jesteś, zabieram ci tego diamenta. Chwileczkę. Co ty robisz? No nie! Czy to jesteś ty? Nie, nie, nie ma mnie tam. Dobra, to nie jesteś ty. Gdzie ty jesteś, pimpek? Nie wiem o czym mówisz. To jesteś... Nie, to nie jest pimpek. Gdzie ty jesteś, stary? Wykopałem już całą rudę diamentów. O matko, ale łatwo. Chwileczkę, rudę diamentów, chwilę, nie. Dobra, tutaj są diamenty. No tutaj na plaży też są. Tu też, mogą być tam z tyłu, albo tutaj przy trzcinie. Ej, tutaj byłeś, pimpek, gdzie ty jesteś? Nie ma mnie, no, nie zobaczysz mnie. Dobra, uwaga, strzelam, nie, to nie jesteś ty, dobra, gdzie ty jesteś? O, ej, tutaj ten typek miał kilo, wchodź tutaj, pimpek! Nie, co ty mówisz? Mam cię, chodź tutaj! Ucieka. Dobra, widzowie, mamy pimpka na celowniku, to jest on, dobra, uwaga, uwaga, strzelamy w niego, uwaga, chwileczkę, który to jest? Pimpek, halo, gdzie tu jest pimpek, gdzie ty jesteś? To jesteś ty. Uciekłem, proszę, jesteś... nie znajdziesz mnie. O nie, widzowie, zgubiłem pipka. Ale chwileczkę, jestem już bardzo blisko. Gdzie ty możesz tutaj być? Proszę, proszę, nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie nigdzie. Nie, no muszę cię znaleźć, pipek. Dobra, to jest naprawdę bardzo poważna rzecz. Ty jesteś, to jesteś ty. Gdzie? Nie ma mnie tam, naprawdę. To nie był pimpek, widzowie, musimy go znaleźć. Ale chwileczkę, dobra, ja jestem dobrym poszukiwaczem. Chwilę, czy tutaj są Ej, czy tutaj nie było przypadkiem jakiegoś diamentu? Ej, tutaj znowu ktoś wykopał diament. Pipek, ile masz diamentów? Nie zebrałeś diaksów? 34. Co? 34 diamenty? O nie, widzowie, musimy cię znaleźć. Dobra, w tym momencie patrzę się na każdą rundę z góry. Dobra, muszę patrzeć jakiegoś podejrzanego pieska. Ej! Widzę tam kogoś, czekajcie, widzowie, tutaj. O, dobra, dead note, to nie byłeś ty, nie? O nie! Ej, widzę cię! Widzę cię, chodź tutaj! Poczekaj, poczekaj, Luczek, nie, pogadajmy! Za tobą jest kosmita, zobacz! Jaki kosmita, co ty wygadujesz, co? Szybko! Co ty zrobiłeś, pimpek? Ej, gdzie ty jesteś tutaj? Nie ma mnie, nie znajdziesz, to jest taki tłum. Ej, no nie, pimpek, to jest oszustwo, co ty zrobiłeś? Nie ma mnie tutaj nigdzie, na. Wydaje mi się, pimpek, że jesteś gdzieś tutaj, bo skoczyłeś i od razu jesteś tutaj, muszę ci wystrzelać wszystkie boty. O, nie jest dobrze, chyba zaraz znajdziesz moją przykrywkę, ale myślisz, że jestem bezbrodny? Patrz na to, haha, powodzenia! Ej, co ty zrobiłeś, widzowie, co zrobił pimpek w tym momencie? O nie, to są granaty dymne. Gdzie ty jesteś, pimpek? O tak, teraz nic nie widzisz, jest tu tyle dymu. Haha, i się skryłem. O nie, widzowie, zobaczcie, pimpek zasmrodził całą mapę i nie wiem, który to jest on. Dobra, wybijam wszystkie tutaj boty. Spokojnie, już mnie tam nie ma. A mam zebrane 46 diamentów. Zaraz to wygram. 46 diamentów? Dobra, nie, widzowie, to jest, widzowie, za poważne. Chwileczkę, muszę naprawdę tutaj popatrzeć, gdzie jest. Ej, widzę tutaj cię, chodź tutaj. O nie, szybko za sklep. Dawaj, chodź tutaj! Co to jest za bomba, pimpek? Gdzie ty jesteś? Szybko, muszę się ukryć, te bomby są najlepsze, nie wiesz, gdzie jesteś? To któryś ty jesteś, chodź tutaj, pimpek, gdzie ty jesteś? Proszę, proszę, mam 60 diamentów, zaraz to wygram! O nie, gdzieś tutaj musisz być, w tym sklepie, czy gdzie? Jestem na plaży, tutaj jestem najlepiej ukryty. Na plaży? Dobra, widzowie, musimy znaleźć szybko pimpka, bo pimpek, ile masz diamentów? Szybko powiedz! No, brakuje mi z 15. 15 diamentów? Przed chwilą miałeś więcej. Dobra, nie wiem, czy ty mnie oszukujesz, czy co?
Tutaj jest, widzowie, wszystko dozwolone. Nie mogę pozwolić, żebyś ty oczywiście wykopał diamenty. Ej, o, czy to... Ty nie jesteś przypadkiem podejrzany? Nie, nie ma mnie tutaj, ale jesteś blisko, byłem na plaży. Byłeś na plaży? To jesteś tutaj czy nie? No jestem cały czas, ale tym słabym pistoletem nigdy mnie nie znajdziesz. Słabym pistoletem? O nie, widzowie. W takim bądź razie będę mieć takiego oto minigana, chodź tutaj, Pipek. Co? To jest oszustwo, Luczek, ty wybijasz wszystkie moje klony. O tak, teraz na pewno cię znajdę i widzowie, w tym momencie musimy znaleźć Pipka. Dobra, rozwalamy wszystko. Co to ma być, ty oszuście najgorszy, śmierdzący? Dobra, ja kopię diamenty, bo ty mnie zaraz zabijesz. Za chwilę cię znajdę, Pipek, wszystkich powybijam. Ha, zostało mi bardzo mało diamentów. O nie, widzowie, dobra, szybko, musimy powybijać wszystkich Pipków i za chwilę, Pipek, znajdę cię. Jak to wszystkich Pipków? No nie, przesadzasz, chyba nie zabijesz nas wszystkich, co nie? O tak, zabiję wszystkich Pipków i będę miał ciebie. Czy to jesteś ty? Chodź tutaj. Nie, nie ma mnie tu. Dobra, nie, to na pewno nie byłeś ty. Dobra, gdzie ty możesz być? Chwileczkę, tu jest dużo Pipków. Nie, nie ma tutaj żadnego Pipka prawdziwego. Wszystkie Pipki są fałszywe. O, jasne, że tak. Za chwilę się to okaże. Ej, ile Pipków jest w autobusie? Co to jest? No widzisz, bo ja lubię być w autobusie, ale prawdziwego Pipka tam nie ma. No nie, dobra, to na pewno nie jesteś ty. Dobra, rozwalamy i chwileczkę. Pewnie jesteś gdzieś w sklepie. Sekunda, czemu nas jest tak mało? Chwila. Ty jesteś gdzieś tutaj, Pipek, prawda? Nie, nie ma mnie tam. Prawdziwy Pipek niech podskoczy. Nie będzie skakać prawdziwy Pipek. O, one obydwa stoją. Ej, obydwa stoją? Ty gdzieś widzisz mnie? Nie, nieprawda. Gdzie ty jesteś tutaj, Pipek? Nie ma mnie tutaj. To jesteś ty. Nie, no to nie jestem ja. Chyba cię powaliło. Przecież został jeden tylko chyba na całej mapie. To musisz być ty. Szybko, muszę wykopać te diamenty. Ej, dobra, oszukujesz, Pipek. Dobra, i tak wygrałem, bo bym cię rozwalił już. Jesteś za dobry. Nie gram z tobą. A masz, dobra, rozwaliliśmy Pipka, widzowie. I teraz moja kolej na ukrycie się, ale on mnie nie znajdzie, nie ma takiej opcji. Za 10 sekund zacznę szukać, chowaj się, Lucze. O ja widzę, my musimy znaleźć wszystkie diamenty na mapie, aż 64 i pierwsze są w domu Pipka. Dobra, ukryty jesteś, zaczynam szukać. O, widzę cię w moim domku. O nie, widzowie, co my mamy teraz zrobić, chwileczkę, w co ja mam się zamienić, widzowie, bo dzisiaj mamy super moce. Dobra, wiem, łóżko, takie, skliknijmy w łóżko. O ja widzowie, dobra, patrzcie, jesteśmy łóżkiem i za chwilę tutaj wejdzie Pipek, o. Sekunda, dobra, gdzie jesteś? Pokaż się, wykopałeś parę diamentów, he, ale nie widzę cię. Ej, co to ma być? O, ja widzowie, widzicie, to jestem łóżkiem w tym momencie. Czekajcie, trochę się obrócę. O, żeby tylko Pipek tego nie zauważył, bo będzie lipa i przegram. Może jesteś za kanapą, albo pod kanapą, albo pod stołem. O, nie widzę cię. Ja, dobra, widzowie, to jest ekstremalne, naprawdę. Zobaczcie, jak ja jestem schowany, na pewno mi się uda to wygrać. No nie, no, nigdzie cię nie ma. A byłem pewien, że jesteś gdzieś w środku. Wiesz co, nie mam zamiaru cię szukać. Chyba się położę. O, hops, o tak, jestem na łóżku i teraz mi nie uciekniesz. Poczekam tutaj, aż się pojawisz. O nie, widzowie, ja jestem łóżkiem, a Pipek teraz na mnie śpi. Co ja mam zrobić? Jak ja mam stąd uciec? O, chwileczkę, mamy bardzo problem. Dobra, poczekajmy, aż Pipek uśnie. To chyba będzie dobry wybór. Ale mi się chce spać. Miam, 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 miam. O, ja widzowie, dobra, Pipek w tym momencie zasnął, ale chwileczkę. Ja teraz z nim chodzę, widzicie, to ja jestem łóżkiem. O. Chwileczkę, co ja mam zrobić? Może go gdzieś wyrzucę, tak, i wtedy już szybko ucieknę. O ja, dobra, widzowie, Pipek już wstał, szybko. A masz, dostałeś, widzowie. O tak, Pipek leży. A co ty mi zrobiłeś? Nie, to ty byłeś tym łóżkiem. Chodź tutaj, dopadnę cię. O nie, widzowie, Pipek za mną leci w tym momencie, a tutaj są kolejne diamenty. O, w co ja mogę się zmienić, żeby Pipek oczywiście mnie nie zauważył? Chwileczkę, muszę szybko się zastanowić. Wiem, w tą ławkę, dawać w tą ławkę. O tak, widzowie, świetnie, dobra, jesteśmy ławką, a Pipek jest tam w oddali, dobra, ustawmy się w taki oto sposób i mam nadzieję, że Pipek nas nie zauważy. Luczek, gdzie jesteś? Ha, to jest podejrzany, przecież przed chwilą cię widziałem, byłeś łóżkiem, na pewno gdzieś tu jesteś. Nie, nie ma mnie, Pipek, wcale mnie nie znajdziesz, ten chowany jest taki mocny. Może tutaj w środku, chodź tu, gdzie ty tutaj jesteś? Zaraz cię znajdę, chodź tu. O ja, widzowie, widzicie, to Pipek w tym momencie mnie szuka w tej stodole. Dobra, szybko wykopmy wszystkie diamenty. Nie, no nie widzę cię. O, ty walony Luczku, chodź tutaj. Dobra, widzowie, ale jesteśmy blisko. Mamy już, widzowie, 12 diamentów. Czy wy to widzicie? Musimy szybko stąd się wydostać z tego parku i, widzowie, pójść do kolejnych diamentów. Tam są kolejne, widzowie. Jak widzicie, jest ich bardzo dużo. No i jasne, idziemy tam, widzowie, a Pipek dalej jest tam, ten stajni. No nie, nie ma tutaj nikogo. Gdzie ty się niby ukryłeś? A nie mam
tutaj diamentów wykopałeś je, kiedy byłem tam w środku. Ja widzę, dobra, jesteśmy w tym momencie za drzewem i Pipek chyba będzie szedł w naszą stronę. On tak, on tam się przemieszcza, widzicie to? O, co ja mam teraz zrobić? Chwileczkę. Kluczy, gdzie jesteś? Wiem, że musisz być gdzieś blisko, bo właśnie wykopałeś diamenty. Dobra, wiecie co? Ja mam lepszy pomysł, widzowie. Tak, zamieńmy się, widzowie, w jedno z tych drzew, bo przecież drzewa Pipek nie ma opcji, że jest prawie. Dobra, zamieniam się. I uwaga, widzowie, patrzcie, jak ja wyglądam. Jestem normalnie drzewem. Czy wy to widzicie? No nie mogłeś mi gdzieś uciec za daleko. Jesteś na pewno gdzieś tutaj. Ha, może w tej skrzynce? Nie, tutaj cię nie ma. No zaraz, gdzie ty jesteś? Nie ma mnie tutaj, Pipek, na pewno. Poczekaj, chyba słyszę głos gdzieś z tej strony, tylko nie mogę powiedzieć dokładnie gdzie. Pipek, widzę cię bardzo dobrze i wyraźnie. Co? To znaczy, że jesteś gdzieś tutaj blisko. Dobra, poczekam przed tobą przy ognisku. Na pewno tu zaraz przyjdziesz. O, ja widzowie, czy wy to widzicie? Pipek w tym momencie pilnuje diamentów. O, musimy jakoś się do nich dostać, a my jesteśmy drzewem. Wykorzystajmy to i widzowie, w jakiś sposób przedostańmy się na drugą stronę, kiedy Pipek nie widzi. A, dobra, pięknie drzewo. Świetnie, widzowie. Wydawało mi się, że coś tutaj widziałem. Chyba mi się wydawało. Idę sobie upiec kurczaka. O tak, widzowie, dobra, Pipek myśli, że mu się przewidziało. I bardzo dobrze, zobaczcie, w tym momencie możemy po cichu zebrać wszystkie diamenty, będąc drzewem. Haha, czy wy to widzicie? Dobra, i zacznijmy kopać diamenty, tylko tak na, po cichu. Na, ale super, dobra, mięsko usmażone, no i fajnie, ale Luczka nie widzę, gdzie on niby jest? Dobra, widzowie, jak widzicie, drewno, normalnie drzewo, kopie diamenty szybciutko, tak, żeby Pipek nie zauważył. Tak. Chwila, czy tutaj przed chwilą nie stało jakieś drzewo? Jestem tego pewien. O nie, widzowie, Pipek chyba się w tym momencie zauważył, że mnie nie ma, zorientował. Dobra, wiecie co, szybciutko wykopmy wszystkie diamenty i odstawmy się na miejsce, okej? Okay? Czekajcie, co to jest? Ej, moje diamenty! Ukradł mi je Luczek. Dobra, ty jesteś gdzieś blisko, tylko gdzie? Na pewno jesteś za którymś z tych drzew. Dobra, zaraz cię znajdę. O ja, widzowie, dobra, Pipek mnie szuka teraz za drzewami. Czy wy to widzicie? On strzela. Szybko wykopmy wszystkie diamenty. Już mamy połówkę. Za chwilę wygramy tą konkurencję wchowanego. W tym momencie musimy szybko przebiec jako drzewo. O, uciekające drzewo. Co to jest, widzowie? Dobra, a kupię kolce, widzowie. Dobra, i tutaj jest mój domek. I tutaj są diamenty, jak widzicie. Dawaj szybko. A co to jest za uciekające drzewo? To ty, Luczek. Wracaj tutaj. O nie, Pipek, wy mnie strzela szybko. W co możemy się teraz zamienić? Chwileczkę. Gdzie są diamenty? Dobra, w ten klop, widzowie. Dobra, świetnie. Jesteśmy normalnie toaletą. Dobra, ustawmy się tak, jak ona stała. I mam nadzieję, że Pipek mnie nie zauważy. A z tyłu są diamenty, czy wy to widzicie? Luczek, wiem, że tutaj jesteś. Dobra, chwila, byłeś drzewem, ostatnio zamieniłeś się w łóżko, a teraz pewnie jesteś plakatem, albo tutaj tym łóżkiem. Dobra, widzowie, Pipek myśli, że jestem łóżkiem. Dobra, stańmy w miejscu tak, żeby tylko Pipek nas nie zauważył, tylko będzie lipa, jak będzie chciał z nas skorzystać. Nie macie w tym domku? Serio? O, matko, nie, no na pewno tu jesteś. Ale wiesz co, dobra, dam ci chwilę na ucieczkę, ale chyba mnie coś ciśnie, muszę zrobić kupę. Jak to kupę, widzowie? O, dobra, to będzie najgorsze moje przeżycie chyba. O nie, tu jest jakiś wolny kibelek, jak dobrze. Dobra, muszę sobie na nim usiąść. Uwaga, robię ogromną kupę. No nie, widzowie, dobra, uderzmy Pipka. Ała, co to było? Kibel mnie uderzył, to byłeś ty. Tak, to byłem ja. Dobra, widzowie, musimy iść po te diamenty w tą stronę. I tutaj jest, widzowie, śmieciowisko. O, czy wy to widzicie? Pełno śmieci. Za chwilę Pipek do mnie przyjdzie. W co ja mogę się zamienić, widzowie? Chwilę, w taki oto śmietnik. Dobra, i dobra, czy wy to widzicie? Ustawmy się tak jak te śmieci tutaj. Okej, już teraz na pewno wyglądamy jak ten śmietnik. Dobra, poszedłeś w tą stronę, ale tu śmierdzi. Obrzydliwe to jest. Nie ma mnie tutaj, Pipek, wcale. Uciekłem dalej. Idź szukać w innych diamentach. Ale jest tu jeszcze diamenty. Nie zebrałeś ich. Wiesz co? To jest dobry pomysł. Postawię tutaj kamerę i zobaczę cię, kiedy będziesz zbierać te diamenty. A ja sobie pójdę. O, ja, widzowie, czy wy to widzicie? Pipek ustawił kamerę. O, jest ona zupełnie nade mną. Co ja mam teraz zrobić? Chwileczkę, dobra. Wiecie co? On patrzy się na tą kamerę. O nie, widzowie, tu tak strasznie cuchnie. Dobra, szybko zbieramy, widzowie, te diamenty w tym momencie i musimy stąd szybko uciekać. Mamy 34, świetnie. Gdzie jest kolejna rzecz? Tutaj, widzowie, widzicie diamenty. Tutaj jest oczywiście sklep villagera. Czy wy to widzicie? I w tym momencie, widzowie, wejdźmy sobie do środka. Dzień dobry, panie wieśniaku. O, tutaj są diamenty, świetnie. Ja się zamienię, widzowie, za tego wieśniaka. To będzie dobry pomysł. Sorry, wieśniaku, ale muszę cię rozwalić w tym momencie. O tak, widzowie, wyglądam jak ten wieśniak. Czy wy to widzicie? O, dobra, jak Pipek tutaj przyjdzie, to nie będzie w ogóle podejrzane, że tutaj stoi jakiś wieśniak. No nie, Luczek.
kurczę, jak widziałem, jak zbierałeś diamenty. A, i uciekłeś gdzieś tutaj. O, wieśniaku, ale ty masz fajny sklep. Czy widziałeś może tutaj takiego niebieskiego pieska? No dobra, pokiwajmy głową, że nie, nie widzieliśmy nikogo. Nikogo nie widziałeś. Na pewno on się zamieniał. Był takim koszem na śmieci. Nie widziałeś takiego chodzącego kosza? Nie, nie widziałem, widzowie. Dobra, nie widzieliśmy. Przecież się nie sprzedam. Dobra, widzowie, niech on sobie stąd idzie. Uderzę go, żeby on tutaj niczego nie szukał, że go nie zapraszał tutaj. Ała, czy ty chcesz mnie bić? Ale od kiedy wieśniaki biją? No dobra, to jest podejrzane, ale jak coś, to daj mi znać. Dam ci diamenty, a ty lubisz diamenty, co nie? O tak, uwielbiam diamenty, widzowie. Dobra, w takim bądź razie, widzowie, pójdźmy może za nim. No trzymaj się, wieśniaku, ale zaraz, czemu on idzie tutaj za mną? On chyba bardzo chce tego diamenta. No dobra, dam ci jednego, ale przestań za mną chodzić i znajdź Luczka. Dobra, widzowie, dostaliśmy diamenta od Pipka za darmo, świetnie. I w tym momencie Pipek poszedł mnie szukać gdzieś dalej, a my jesteśmy wieśniakiem. Dobra, w takim bądź razie wykopmy oczywiście te wszystkie diamenty i oczywiście ta kryjówka jest najlepsza, widzowie. Normalnie bycie villagerem jest epickie i mamy w tym momencie, widzowie, aż 41 diamentów, za chwilę to wygramy. Wiedziałem, o ty głupi villagerze, oszukiwałeś mnie, przed chwilą wykopałeś diamenty. O nie, widzowie, Pipek tutaj gdzieś mnie szuka, co ja mam teraz zrobić? Muszę teraz chodzić wokół drzewa i szybko muszę znaleźć jakiś pomysł, jak w co się zamienić, widzowie. A! Jest tak blisko mnie. To jesteś ty, Luczek, nie wierzę, że się zamieniłeś w mojego wieśniaka. Dobra, widzowie, Pipek jest w tym momencie wkurzony, a my szybko podejdźmy do kaktusa i zamieńmy się w niego. O, czy wy to widzicie? Jestem teraz kaktusem normalnie. Ty głupi wieśniaku, dobra, za karę spalę ci cały sklep. O ja, widzowie, Pipek mści się na villagerze, a my jesteśmy kaktusikiem już, yupi. Ała, kaktus bije kaktusa, czy wy to widzicie? Dobra, ale w tym momencie mamy tutaj kolejne diamenty i za chwilę wygramy konkurencję z Pipkiem. To jest takie świetne, widzowie, mamy już tyle diamentów, ja nie mogę. Za chwilę będziemy mieli staka i wygramy całą grę z Pipkiem. Ale to jest dobre, widzowie, i patrzcie, ile mam już diamentów? 50! I tutaj normalnie kaktus to jest najlepsza rzecz, w co mogłem się zmienić, czy wy to widzicie? Nie mogę, dobra, mam dosyć tego szukania, pora się odprężyć, idę do tego baseniku. O ja, widzowie, czy wy to widzicie? Pipek kąpie się w basenie, ale my, widzowie, pomału może pójdźmy w stronę tam, bo tam są kolejne diamenty. O tak, ale mi się super pływa, no nie mogę! O dobra, widzowie, oczywiście w tym momencie przeskakujemy na ulicę i postarajmy się po cichu przejść tak, żeby Pipek nic nie zauważył. Sekunda, czy ja tutaj widzę kaktusa na trawie? Dobra, widzowie, nie ruszajmy się, może jakoś to przejdzie, nie zauważy nas. To jest fenomen, pierwszy raz coś takiego widziałem, muszę to nagrać, Luczek mi nie uwierzy. Haha, dobrze, niech on to nagrywa, bo to jest naprawdę kaktus chodzący i on postawił kamerę i mnie nagrywa chwileczkę. Dobra, to jest podejrzane. Siema, Luczek, zobaczyłem kaktusa na trawie i robię sobie teraz z nim zdjęcie, a ty nie, haha. O ja, widzowie, czy wy to widzicie? On robi jakieś zdjęcie, ale nie. Co ja mam teraz zrobić? Ja nie mogę się ruszać, bo on mnie znajdzie. Ale ten kaktus jest słodki, może się do ciebie przytulę, tylko czemu ty nie kujesz? O ja, widzowie, my nie kujemy, chwileczkę, odwróćmy się do Pipka i uderzmy go, tak jakbyśmy go kuli, tak. Ała, ale mnie uderzyłeś! Zaraz, co to było? O, ten kaktus ma uderzenie, prawie jak Luczek. O tak, widzicie to, widzowie? O, tylko żeby się nie zorientował, że to jestem ja. Może uderzmy go jeszcze raz, żeby do nas nie podchodził tak z daleka. Ała, co to było? A czekaj, dam mu może jakiegoś przedmiota, na przykład diamenta. I zaraz, czemu ten przedmiot nie znika? O, przecież kaktusy niszczą przedmioty. Nie, za chwilę Pipek się ogarnie, że to jestem ja. Szybko uciekamy. O nie, kaktusie, wracaj tutaj. Ty jesteś Luczkiem, jak tak mogłeś? O nie, widzowie, dobra, szybko, co mamy zrobić? Tu jest most, a tu jest jakiś ender portal. Dobra, szybko, zmieńmy się w go. I o, widzowie, widzicie, to jestem normalnie portalem. Ustawmy się w takim razie koło portalu, tak, dobra, uwaga. A, świetnie, dobra, widzicie, to jesteśmy portalem. Dobra, kaktusie, gdzie jesteś? Tu jest lawa i taki most. O, boję się po nim przejść. On gdzieś jest, widzowie, za tym drzewem. O, nie, podskoczyłem portalem. Mam nadzieję, że on tego nie widział. Czekaj, kaktusie, gdzie jesteś? Tu są diamenty, a tu są portale. Dwa, takie bardzo podobne. Ale nie widzę kaktusa. A może jesteś tym kamieniem? O tak, widzowie, Pipek myśli, że jestem kamieniem, a ja jestem tym portalem. Czy wy to widzicie? No nie, nie jesteś kamieniem. Ja cię kręcę. Gdzie ty niby w takim razie jesteś? Dobra, chyba muszę znowu poszukać cię gdzieś indziej. O tak, widzowie, Pipek poszedł szukać mnie gdzieś indziej, a my jesteśmy oczywiście portalem do Netheru, czy wy to widzicie? I teraz idziemy sobie portalem do Netheru, tak tutaj spokojnie. W razie czego ustawmy się tak, żeby Pipek myślał, że jesteśmy zwykłym portalem.
portalem. I patrzcie, kupimy diamenty i już będziemy mieli końcówkę. I uwaga widzowie, ostatni diament i brakuje nam tylko 3 i wygrywamy tą rundę. Pimpek, gdzie są ostatnie 3 diamenty? Dobra, Luczek, wygrałeś. Wiesz co, tam ci fory. Postawię ostatnie diamenty na środku. Możesz je sobie zebrać, kiedy chcesz. O ja, widzowie, świetnie, widzicie to? W takim wypadku wygraliśmy. Dobra, Pimpek, wiesz co? To była dobra runda, ale ja w tym momencie wygrałem i ja byłem portalem. O, naprawdę? Haha, co? To co? To są fejkowe diamenty. O nie, widzowie, Pimpek chciał nas oszukać, ale chwileczkę. Wracaj tutaj, Luczek, muszę cię dopaść. O nie, widzowie, tutaj w Pimpka domu były ostatnie diamenty. Uwaga, 1, 2 i ostatni diament. I świetnie, wygraliśmy, Pimpek. Zobacz to, mam w tym momencie tutaj 64 diaksy. Wygrałem tego chowanego.